Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na drugim odcinku opowieści pana Tomasza Kuby Kozłowskiego o skarbach miasta Lwowa, a konkretniej o muzeach lwowskich. Jak Państwo pamiętają, tydzień temu zainaugurowaliśmy taki cykl, w którym pan Tomasz Kuba Kozłowski koncentruje się na przybliżeniu nam i pokazaniu ze swoich zbiorów oczywiście wszystkiego tego, co wiąże się z przebogatymi zbiorami muzeów lwowskich. A że są to zbiory rzeczywiście przebogate, no to już choćby o tym świadczy to, iż nasz cykl zaczął się tydzień wcześniej. Dzisiaj drugie spotkanie. Za dwa tygodnie będziemy mieć spotkanie numer 3, a jak pan Tomasz dzisiaj jeszcze nam powie, będzie również czwarte spotkanie, ponieważ jest to tak ciekawy i tak szeroki temat. Ja przypomnę, że pan Tomasz na tych łamach gości z racji uczestnictwa w projekcie Kresy Zapoznane, wielokulturowe dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest to projekt realizowany przez Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych. Projekt dwuletni, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna. W zeszłym roku jeszcze jak można było spotkania organizować w miejscach z żywym udziałem publiczności, czy fizycznym udziałem publiczności. Było 5 takich spotkań w Poznaniu, Wrocławiu, Jarosławie, Strzelcach Opolskich. Później w listopadzie, grudniu przenieśliśmy się na gościnne łamy Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu na dwie prezentacje pana Tomasza, a teraz, póki jest to jedyna forma możliwa do spotkań z państwem, to będziemy gościć na kanale YouTube Blog Pressu. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję zespołowi Blog Pressu, a szczególnie panu Michałowi za podjęcie inicjatywy organizacji tutaj spotkań online. Bardzo się też cieszę, że ostatnio byli Państwo z nami dosyć licznie, a jeszcze liczniej Państwo później odwiedzali kanał YouTube, ażeby zobaczyć relacje. Przypomnę też, że zaraz po naszym spotkaniu to nagranie będzie prezentowane, mam nadzieję, przez wiele jeszcze lat na kanale YouTube Blog Pressu. I zeszłe spotkanie, wejść tam jest około 1500, także jest to ślad niegasnącej popularności pana Tomasza Kuby Kozłowskiego. Nie muszę tego robić, myślę, dla większości, ale przypomnę dla porządku, że pan Tomasz Kuba Kozłowski pracuje w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, prowadzi tam warszawską inicjatywę kresową, jest niezrównanym popularyzatorem kresów, a szczególnie kresów z południowo-wschodnich i Lwowa, autorem wielu, nie tylko kilkuset prezentacji, które pokazuje w całej Polsce i nie tylko, ale również autorem wielu wystaw, albumów. No i przy okazji kolekcjonerem pamiątek kresowych i dzięki temu te prezentacje pana Tomasza są niezrównanie bogate w właśnie materiały ilustracyjne, często zupełnie niedostępne gdzie indziej. Żeby nie przedłużać, w takim razie zachęcę pana Tomasza do zabrania głosu, ale jeszcze może korzystając z okazji na początku, bo to zawsze najlepiej, zaproszę Państwa na spotkania kolejne, ponieważ przyszłą środę, również o 17, również w tym miejscu, z tego samego projektu Kresy Zapoznane,
Mam przyjemność Państwa zaprosić na spotkanie dotyczące Juliusza Słowackiego i jego podróży na wschód. Spotkanie to odbędzie się 10 lutego, tak, czyli w środę przyszłą. Będzie zatytułowane Juliusza Słowackiego Podróż na wschód odkryta na nowo. I będzie to spotkanie z panią profesor Ewą Grzeńdą oraz panem profesorem Henrykiem Głębockim, który parę lat temu dokonał sensacyjnego odkrycia raptularza z podróży na wschód Juliusza Słowackiego i odtąd oddał się badaniom tych kontekstów tego jakby odkrycia. I o tym właśnie będzie spotkanie za tydzień. Natomiast na kolejne, trzecie już spotkanie z panem Tomaszem, trzecia część prezentacji o Muzeach Lwowskich. Zapraszam Państwa za 2 tygodnie we wtorek, to będzie 16 lutego, we wtorek o godzinie 17, a później jeszcze będzie w terminie późniejszym nieco czwarte spotkanie. Także to tyle z mojej strony. Bardzo proszę, panie Tomaszu, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. No, pan Bartosz tutaj trochę wyolbrzymił i moje zasługi, i moją rolę. Bardzo proszę tak podzielić to przez kilka. Natomiast rzeczywiście w tych prezentacjach próbuję przypominać słabo rozpoznane i słabo kojarzone dziedzictwo historyczno-kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. I stąd ta nasza współpraca w ramach cyklu poświęconego kresom, a w tym wypadku, czy już mamy na ekranie widoczny obraz? Tak. Dobrze. W ramach tego cyklu kresy zapoznane, część druga skarbów miasta Lwowa, tym razem będzie to opowieść o lwowskich muzeach miejskich. Przypomnę, że przed tygodniem tą prezentację poświęciłem zbiorom ossolińskich, lubomirskich, dzieduszyckich i baworowskich, a za 2 tygodnie zapraszam Państwa na kolejny odcinek Miasto pełne muzeów, taki będzie jego tytuł. I będzie poświęcone dużo mniej znanym, dużo mniej kojarzonym, małym i mniejszym muzeum we Lwowie, działającym tam do roku 1939, kiedy to Lwów był jednym z najbardziej nasyconych muzeami miast Rzeczypospolitej, bo w różnej fazie organizacji znajdowało się tutaj 25 placówek muzealnych. A my dzisiaj, proszę Państwa, o 4, a właściwie o 3 placówkach miejskich, bowiem po konsultacji z profesorem Korzeniewskim, przepraszam tych, którzy dzisiaj spodziewali się tego wątku, wydzieliłem do odrębnej prezentacji opowieść o galerii miejskiej, galerii malarstwa lwowskiego. Ta bowiem obfituje w taką ilość wątków, że warto poświęcić jej odrębne spotkanie. Zatem dzisiaj Muzeum Miejskie Przemysłu Artystycznego, Galeria Narodowa Miasta Lwowa i Muzeum Narodowe imienia Króla Jana III wraz z kilkoma istotnymi legatami, zbiorami, które weszły w skład tych muzeów w postaci zbiorów Łozińskiego, Orzechowicza i Brunickich. Przed tygodniem wspominałem, że nie na darmo Lwów określano miastem muzeów, bibliotek i archiwów, a znakomity badacz dziedzictwa historyczno-kulturowego utraconego w wyniku II wojny światowej przez Rzeczypospolitą, pan Maciej Matwijów, nie bez powodu jedną ze swoich książek otwierał wstępem z następującym passusem. Do najdotkliwszych strat, jakie kultura polska poniosła w okresie II wojny światowej, należała utrata lwowskich zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Temu zresztą pan Maciej Matwijów poświęcił kilka książek, wiele swoich drobniejszych publikacji,
zwłaszcza tych dotyczących losów Ossolineum i jego zbiorów, ale także walki o lwowskie dobra kultury w latach 40. Jeśli tą prezentację sprzed tygodnia poświęcaliśmy w dużej mierze postaci Mieczysława Gębarowicza, to tę dzisiejszą chciałbym zadedykować pamięci trójki spośród całej plejady wybitnych muzealników, dwójki lwowskich, Aleksandra Czołowskiego i Łucji Charewiczowej, o których jeszcze za chwilę słów parę, i przedwcześnie zmarłego Jacka Millera, wieloletniego dyrektora Departamentu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, potem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, wreszcie dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To on przez całe lata i z jego inicjatywy podejmowane były działania dotyczące dokumentowania strat poniesionych przez kulturę polską, między innymi jeśli chodzi o zbiory lwowskie. To on był autorem całego cyklu artykułów, które ukazały się na łamach znakomitego pisma Cenne, Bezcenne, Utracone w 1999 i 2000 roku, a które dotyczyły właśnie zbiorów lwowskich. Proszę Państwa, długo można by mówić i wiele godzin poświęcić bogatej historii Lwowa, który przecież jako zasobne mieszczańskie miasto mógł sobie pozwolić na to, by gromadzić przedmioty zbytku, by przegromadzić przedmioty kultury. Jak pisał jeden z badaczy, w galeriach obrazów całego szeregu mieszczan lwowskich znajdowały się liczne płótna. Erasm Sekst Lwowczyk, słynny lekarz lwowski przełomu XVII wieku, pozostawił 50 obrazów, Bernatowicz 50, w tym 18 dużych, 17 małych niderlandzkich, Ormianin Iwaszkiewicz 48, Manapeta 51, Lorencowicz 40. Tak wyglądał Lwów, gdy był ideową i społeczną i ekonomiczną stolicą polskiej Rusi. Kiedy upadała Rzeczypospolita, Lwów przedstawiał nam się jako jedno z najzasobniejszych miast ginącej, gasnącej Rzeczypospolitej. Widoczny tak pięknie na tej dioramie, która przedstawia Lwów, tu oczywiście czeski błąd z 1772 roku, którą odtworzył architekt Doliński, a wymalowali malarze Rozwadowski i Janowski. Ale już wkrótce po wkroczeniu tutaj Austriaków dla Lwowa nastały ciężkie chwile i ciężkie czasy, o czym pisał wielokrotnie jeden z najlepszych znawców dziejów Małopolski Wschodniej, dziejów Ziemi Czerwieńskiej, w licznych publikacjach poświęconych lwowskim zbiorom muzealnym. Na ich kartach przypominał, że przez koniec XVIII stulecia i początek, pierwszą połowę wieku XIX, nasz austriacki zaborca, który, jak wspominałem, kojarzy nam się najczęściej z dobroduszną postacią i bokobrodami Franca Józefa, grabił, łupił i niszczył zbiory w Galicji, w zaborze austriackim, a tym samym we Lwowie. Jak pisał Czołowski, ze starego ratusza, który znikł z widowni, wyrzucono portrety królów i hetmanów polskich. Katedra łacińska ogałacała się ze swoich bezcennych zabytków. To mowa oczywiście o pierwszej połowie XIX wieku i rządach austriackich we Lwowie. W katedrze ormiańskiej rzadkie zabytki sztuki znikały jedne po drugich. Dzieła sztuki cerkiewnej, cerkwi wołoskiej poszły w ręce handlarzy, a społeczność lwowska bez różnicy zawodu, wyznań i narodowości zjednoczyła się w doszczętnym obraniu miasta ze wszystkiego, cokolwiek tylko
przypominać mogło pięć wieków jego górnej i chmurnej przeszłości. Szczególne pretensje kierował Czabłowski do austriackiego zaborcy, o którym pisał zaraz o zaborach. Na wstępie austriackie władze rządowe usposobione wrogo wypowiedziały wojnę. Wszelkim tworom polskiej przeszłości popierały lub nakazywały wręcz jej zagładę. I tak się rzeczywiście działo. Obcy panowie miasta aż do drugiej połowy XIX wieku nie rozumieli tej przeszłości, jej nie doceniali, a ogniste race generała Hammersteina zniszczyły w roku 1842 nawet to, co w Józefińskim Uniwersytecie uważano za stosowne przechowywać. To oczywiście odniesienie do bombardowania Lwowa kartaczami i artylerią austriacką w 1848 roku, kiedy spłonął ratusz i zgromadzone w nim bezcenne zasoby kultury Lwowa z całą galerią portretów. Ale do tego jeszcze trzeba dodać bardzo rozpowszechniony w tamtej epoce wywóz dóbr kultury ze Lwowa i z Galicji. Z jednej strony zmieniający się pod wpływem austriackich przybyszów i nasyłanych tutaj przedstawicieli Imperium Habsburgów, Lwów zacierał ślady dawnej Rzeczypospolitej. Jak pisał Czołowski, pustoszały domy prywatne, kościoły, cerkwie, synagogi, szły na eksport dzieła sztuki i stare wyroby przemysłu artystycznego, wędrował rzadki druk polski czy ruski, obrazy, materie, jednym słowem wszystko, co dałoby się mniej lub więcej spieniężyć. Do tego trzeba jeszcze dodać, zwłaszcza pod koniec XVIII wieku i w pierwszej połowie wieku XIX, ogromne grabieże, których dopuścili się Austriacy po kasacie zakonów, wywożąc ogromne ilości srebra, złota i wszystkich cennych przedmiotów, zarówno z klasztorów skasowanych, jak i tych, które przetrwały. Tak pięknie opisywał to znakomity mnich spod kamienia Sadong Barącz w kronice klasztoru w Podkamieniu. Ale druga połowa XIX wieku przynosi zmiany, a już w szczególności okres autonomii galicyjskiej. I z tego okresu Lwów i jego mieszkańcy korzystają skwapliwie. Sytuacja się odwraca. Lwów stanie się miastem, w którym muzea zaczną powstawać, a o pamiątki przeszłości zaczniemy z powrotem, z całą siłą i energią zabiegać. Bardzo ładnie pisał o tym w szkicu poprzedzającym monografię Muzea Gminy Miasta Lwowa wspominany już Aleksander Czołowski. Pierwszym muzeum, które powstało we Lwowie w XIX stuleciu, nie mówimy tutaj o wspominanym wcześniej Muzeum Lubomirskich, które razem z Ossolineum tworzyło zupełnie odrębny byt, ale pierwszym miejskim muzeum było Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego. Podobno potwierdzają to liczne relacje i dawnych, i współczesnych badaczy, takim bezpośrednim impulsem do tej decyzji o powołaniu pierwszego w dziejach miejskiego muzeum był dar, jaki major wojsk austriackich, który w Polsce spędził młodość i postanowił do Lwowa przekazać swoje zbiory, Karol Künl, przekazał miastu Lwów, tyle że miasto Lwów nie miało żadnej instytucji, która mogłaby się nimi zająć. Wobec tego sprezentowało dar majora Karola Künla Ossolineum. Wprawdzie na stronach Ossolineum znajdą Państwo zadziwiającą dla mnie i zaskakującą informację, że dar ten miał się składać z 9 obrazów i 400 rysunków i rycin. Nie wiem,
dlaczego taka informacja znajduje się na jednej z głównych stron współczesnego Solineum, o tyle we wszystkich źródłach wcześniejszych wyraźnie wskazywało się, że dar ten był dużo hojniejszy. Dar Karola Kinla składał się bowiem z ni mniej, ni więcej tylko 100 kilkudziesięciu, dokładnie rzecz biorąc, 130 starych obrazów i 1660 starych ryci. 130 obrazów i 1660 rycin wzbogaciło w ten sposób zbiory lwowskie. A miasto, które nie miało co począć z takimi dorami, zaczęło się poważnie wokół powołania pierwszego muzeum kręcić. W dużej mierze zabiegał o to jeden z najświetlejszych umysłów tamtej epoki we Lwowie, Julian Oktawian Zachariewicz, wybitny architekt, profesor i rektor Politechniki Lwowskiej, konserwator zabytków, człowiek, któremu Lwów zawdzięcza ogromnie dużo. To w dużej mierze z jego inicjatywy myśl założenia Muzeum Przemysłowego dla doskonalenia przemysłu i rzemiosł w kraju w kierunku technicznym i artystycznym przyoblekła się w rzeczywistość. Dzięki wsparciu osoby najbardziej wpływowej, bo pierwszego za czasów autonomii galicyjskiej prezydenta miasta Lwowa Floriana Ziemiałkowskiego, widzą go Państwo na portrecie pędzla Zygmunta Ajdukiewicza. Ta myśl została przekuta w czyn, powstał komitet organizacyjny. Zacni lwowianie wsparli to ofiarnością i tak Franciszek Bałutowski przeznaczył 6000 ówczesnych złotych na fundusz żelazny, a 1000 na zakup potrzebnych przedmiotów. I w 1874 roku formalnie powołano pierwsze we Lwowie Muzeum Miejskie. Przypominam, miejskie, bo wcześniej, tydzień temu mówiliśmy o wspaniałym muzeum prywatnym, jakim było Muzeum Książąt Lubomirskich. W statucie ogłoszonym w 1874 roku stanowiono, że Muzeum Przemysłowe ma na celu wpływać na rozwój przemysłu i rękodzielnictwa w kraju poprzez dostarczenie odpowiednich okazów i środków pomocniczych, które wiedza i sztuka dają, starać się o udoskonalenie rękodzielnictwa i przemysłu krajowego w kierunku technicznym i estetycznym. W ten sposób zbiory muzeum gromadzone początkowo w ratuszu zaczęły pęcznieć, aż do momentu, kiedy nie dało się już ich dłużej przechowywać w ratuszu, trzeba było pomieścić, znaleźć dla nich stosowne, odrębne pomieszczenie. Póki co, w ostatniej ćwierci XIX stulecia, to do ratusza trzeba było przychodzić, by oglądać zbiory organizującego się Muzeum Przemysłu Artystycznego. Ważną datą tej historii jest rok 1894, kiedy we Lwowie na pół roku od czerwca do października rozkłada się w Parku Stryjskim największe przedsięwzięcie cywilizacyjno-gospodarczo-kulturowe ziem polskich pod Zaborami, czyli słynna powszechna wystawa krajowa na przestrzeni 45 hektarów. Zostaje wybudowanych 130 pawilonów w partnerstwie publiczno-prywatnym, a ilość materiałów zgromadzonych na tej wystawie dowodnie wskazuje, że trzeba myśleć o rozwoju placówek kulturalnych, muzeów, stałych galerii, które mogłyby takie zbiory pomieścić. Ta imponująca wystawa, której panoramę możemy prześledzić na zdjęciach znakomitego lwowskiego fotografa Bożemskiego, dająca bezpośredni impuls
kończyć się będzie wzniesieniem w centrum Lwowa przy wałach hetmańskich własnego gmachu. To tutaj w 1905 roku można już otworzyć z dumą pierwsze miejskie poważne muzeum przemysłu artystycznego, które wyposażone w własny gmach może odtąd przyjmować coraz liczniejszą publiczność. Ten piękny gmach Muzeum Przemysłowego, który przecież do dzisiaj mogą Państwo we Lwowie podziwiać w prestiżowej lokalizacji nieopodal Teatru Wielkiego, zostanie zapełniony dziełami sztuki z wielu epok i z całego praktycznie świata. Bo Muzeum Przemysłu Artystycznego nie jest ciasno pojmowaną placówką lokalną. Ma dostarczyć wzorów rękodzieła sztuki najlepszych z wszystkich możliwych szerokości i długości geograficznych. Gdyby w tamtej epoce wspinali się Państwo po schodach klatki głównej na piętra, gdzie mieściła się ekspozycja, minęli piękną rzeźbę Grzegorza Kuźniewicza i znaleźli się w salach z eksponatami, trafiliby Państwo na arcyciekawe zbiory. Muzeum Artystyczno-Przemysłowym, jak informował o tym króciutki folderek parostrenicowy wydany w latach 90. mogli Państwo znaleźć w sali numer 1, bo w westybulu na dole mogli Państwo znaleźć i XVIII-wieczną karocę arcybiskupów lwowskich, która przecież do dzisiaj prezentowana jest we Lwowie. Różno by takich cacek szukać w zniszczonych zbiorach Rzeczypospolitej. I mogli Państwo podziwiać tutaj XVIII-wieczne sanie czy XVIII-wieczne lektyki. A potem dział wyrobów metalowych prezentujący wyroby z wszystkich możliwych metali, oczywiście z ziem dawnej Rzeczypospolitej, to tutaj w pewnym momencie eksponowane były kopie słynnego skarbu michałkowskiego ze zbiorów Muzeum Dziedoszyckich, o którym mówiłem Państwu i który rozpłynął się w Rosji. To tutaj mogli Państwo znaleźć arcydzieła sztuki zdobniczej wykonywane z różnych metali od średniowiecza po wiek XIX, zarówno w Europie, w Azji, a także i czasem na innych kontynentach. Zatem w sali pierwszej podziwialiśmy wyroby metalowe, w drugiej meble. Meble XVI, XVII, XVIII i XIX-wieczne z pięknymi meblami francuskimi, rzecz jasna. Potem po meblach dział ceramiki, niesłychanie rozbudowany dział ceramiki. Ale przed działem ceramiki w sali czwartej znaleźliby Państwo bez trudu przepiękne obiekty kultu religijnego. Sala czwarta, zatytułowana Przedmioty kościelne, mieściła bowiem wspaniałe dzieła sztuki od średniowiecza, od wieku XV poczynając, po wiek XIX. Obrazy, rzeźby przedmiotu kultu religijnego z lwowskich i nie tylko lwowskich świątyń. Dalej, proszę Państwa, mamy wyroby polskiego dawniejszego przemysłu w sali piątej i w sali szóstej ceramikę z najlepszych wytwórni dawnej Rzeczypospolitej. W tym kąciku
na sekretarzyku znajdą Państwo wspaniałe wazy z wytwórni w Korcu na Wołyniu. Notabene Lwowskie Muzeum Przemysłu Artystycznego mogło się poszczycić jedną z najpiękniejszych kolekcji polskiej ceramiki z tych rozlicznych wytwórni i manufaktur, które polskie rody arystokratyczne i magnackie zorganizowały jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. Proszę zwrócić uwagę w tej reprodukcji z bardzo ciekawego wydawnictwa, o którym już wspominałem, Muzea Gminy Miasta Lwowa. Jeśli spojrzą Państwo w okienko, spróbuję pokazać tą tekę. W tej tece znajdowały się włożone luzem kartony, a na nich na dziesiątkach stron odbite zdjęcia najciekawszych, zdaniem autorów, obiektów, które należało pokazać, jeśli chodzi o zbiory czterech lwowskich muzeów. Na tym kartonie widzą Państwo przepiękne zbiory szkła ze znakomitych hut i tych radziwiłłowskich na kresach północno-wschodnich pomieszczonych, od chociażby takich jak szkła nalibockie, czy tych wołyńskich, czy tych znajdujących się na kresach południowo-wschodnich. Proszę zwrócić uwagę na to zdjęcie, bo za chwilę pokażę Państwu zdjęcia, które uzmysłowią, o jakiej randze szkła będziemy mówić. Dodajmy, że poza zbiorami muzeum organizowało liczne wystawy. To przykładowe obiekty z przepięknej wystawy zorganizowanej w Muzeum Przemysłu Artystycznego, które gromadziły zegary i zegarki od wieku XVI do wieku XX z najlepszych lwowskich zbiorów muzealnych i prywatnych. Jedna tylko wystawa zegarów i zegarków, a znakomite obiekty muzealne ze wszystkich, jak powiedziałem, najlepszych lwowskich zbiorów wyciągnięte. To tutaj w dużej mierze prezentowano także, i to wielokrotnie, wyroby przemysłu swojskiego, krajowego, ludowego. Widzą Państwo otwarcie wystawy kilimów, z których przecież słynęła Małopolska Wschodnia, z udziałem arcybiskupa ormiańskiego miasta Lwowa, księdza Józefa Teodorowicza. Do tego dodać należy liczne, znakomite wydawnictwa. Jednym z czołowych wydawnictw, serią wydawniczą de facto, było wydawnictwo Wzorów Przemysłu Domowego, Wyroby Włościan na Rusi, wydawane przez Muzeum Przemysłowe Miejskie w latach 1882-1890. Kilkanaście takich tek z kolorowymi, barwnymi, litografowanymi, znakomicie oddającymi oryginały obiektami wszystkich możliwych wyrobów przemysłu ludowego mogli Państwo nabyć w swoim czasie w Muzeum Przemysłowym miasta Lwowa. Na takich kartonach mogli Państwo podziwiać wszystko to, co wykonywały ręce rzemieślników na wsiach i w zakładach rzemieślniczych, czasem na bardzo wysokim poziomie. Dodajmy do tego, że muzeum gromadziło wszelkie wytwory przemysłu artystycznego. Od tych wspaniałych, wielkich obrazów, rzeźb i obiektów antycznych, po przedmioty użytkowe, takie jak chociażby fajki. Jakiś czas temu
W Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu gościła wystawa przepięknych cybuchów i fajek ze zbiorów Muzeum dzisiaj Etnografii i Przemysłu Artystycznego w Lwowie. A wśród nich tak piękne fajki patriotyczne z Tadeuszem Kościuszką rzeźbionym w kości słoniowej, jak ta na tym zdjęciu. Bowiem muzeum gromadziło wszystko. Sprzęt, ceramikę, szkło, meble, kobierce, pasy polskie, hafty kościelne, oprawy książek, przedmioty sztuki ludowej, kilimy, hafty, wyroby z drewna i metalu. A dodajmy, że pozyskiwało swoje zbiory poprzez darowizny i zakupy, także za granicą, nabywając do swoich kolekcji obiekty w Wiedniu, Paryżu czy Berlinie. Muzeum posiadało także obszerną bibliotekę, jedną z najlepszych bibliotek celowanych, w której mieściło się ponad 11 680 woluminów, przede wszystkim poświęconych sztuce ludowej, przemysłowi i rzemiosłu artystycznemu. Na to wszystko muszą Państwo nałożyć jeszcze działalność edukacyjną. To piękny plakat ze zbiorów lwowskich, oczywiście tego muzeum, który zapowiada wykłady niedzielne o stylu gotyckim, jakie odbywać się będą w tym muzeum w roku 1910. Bo znakomici historycy sztuki, badacze, uczeni lwowscy dzielili się ze swoją wiedzą z publicznością dobrze jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w gościnnych salach Muzeum Przemysłowego Miejskiego. Od sztuki gotyku, tak jak na tym plakacie, po na przykład odczyty, takie jak ten profesora Stanisława Kota, poświęcona sztambuchom Polaków z XVI i XVII stulecia. Proszę Państwa, mało kto poza nielicznymi specjalistami w Polsce ma blade pojęcie o skali strat, jakie Rzeczypospolita poniosła w wyniku utraty Lwowa i zbiorów Muzeum Przemysłu Artystycznego. W dużej mierze z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspomnianego już zmarłego dyrektora Millera, ale także jego współpracowników, od wielu, wielu lat trwa akcja dokumentowania tego, co znajduje się współcześnie w zbiorach lwowskich, a co ma tak zasadnicze znaczenie dla znajomości polskiej kultury. Dzięki temu w serii, bezcennej serii wydawanej pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie ta seria kontynuowana jest w Instytucie Polonika, mogli Państwo zaopatrzyć się w obszerne tomy, tomiszcza trzeba byłoby powiedzieć, prezentujące to, co znajduje się we Lwowie. Dodajmy, że tomy te oddają aktualny stan zbiorów, a nie ten historyczny, bowiem ogromna część tych zbiorów została bezpowrotnie w wyniku rozmaitego typu przemieszczeń, kradzieży i grabieży utracona. Ale jeśli otworzą Państwo tom Europejskie Szkło, zobaczą Państwo fascynujący świat nieprawdopodobnie bogato zdobionych kielichów i szkieł z najlepszych polskich i europejskich hut, jakie znajdowały się w lwowskich zbiorach i jakie nadal, częściowo przynajmniej, możemy tam podziwiać. A za sprawą tego albumu dotarły do
wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Prosiłem Państwa, by zapamiętali Państwo to słabe zdjęcie wykonane w zupełnie innych czasach przy innej technice fotograficznej, bo dopiero na tych współcześnie wykonanych zdjęciach mogą Państwo zobaczyć, z jakiej klasy szkłem i jakiej klasy obiektami, gdy chodzi o szkło artystyczne, mieliśmy do czynienia w zbiorach Muzeum Przemysłu Artystycznego w Lwowie. A pochodziły one przecież, jak wspomniałem, i z wiodących hut znajdujących się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, ale także ze znakomitych hut w całej Europie. Proszę Państwa, to przecież jest tylko czubek czubka góry lodowej, jeśli chodzi o zbiory tego muzeum i o straty, które poniosła Rzeczypospolita. By przenieść się na zupełnie inny biegun i popatrzeć na zbiory papierowe, które dzisiaj znajdują się w zasobach tego muzeum, oczywiście stan, znowu to trzeba podkreślić, odbiega od tego stanu z roku 1939, bo w międzyczasie dochodziło jeszcze do dziesiątków przemieszczeń, podziałów i innego zaszeregowania zbiorów, ale to właśnie we Lwowie znajdą Państwo jedną z najlepszych, a w odniesieniu do wczesnych polskich plakatów najlepszą kolekcję polskiego plakatu, zwłaszcza jeśli chodzi o Galicję. Monumentalny tom wydany we wspomnianej już serii Poza krajem, pokazujący plakat polski ze zbiorów lwowskich, uzmysławia nam, jak wspaniałe secesyjne, a potem artdekowskie plakaty znajdowały się i znajdują się w zbiorach lwowskich. Wielu z nich nie ma nigdzie w zbiorach żadno polskie muzeum. Przypominały o tym nie tylko zresztą strony tego katalogu wydanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także katalogu, który towarzyszył wystawie w muzeum w Kozłówce, a który prezentował znakomity polski plakat Art Deco ze zbiorów Muzeum Przemysłu Artystycznego. Proszę Państwa, a teraz niesłychanie gorzka refleksja. O tym muzeum i jego zbiorach polski odbiorca, polski uczeń, polski student, który namiętnie korzysta z podstawowej, podręcznej, najłatwiej dostępnej encyklopedii, jaką jest Wikipedia, dowie się dokładnie tyle. W trzech zdaniach zapisano informację, że muzeum obecnie znajduje się w gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności, że dzisiaj działa tam Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Narodowej Akademii Ukrainy, a o pierwszym miejskim muzeum lwowskim, które zgromadziło wspaniałe zbiory, znajdą Państwo jedno zdanie. Muzeum utworzone w roku 1874 jako Muzeum Przemysłowe lub Muzeum Przemysłu Artystycznego. Koniec, kropka. Jak rozumiem, na wszelki wypadek współcześni mieszkańcy Rzeczypospolitej nie powinni się dowiedzieć, jakie zbiory zgromadziliśmy we Lwowie do roku 1939 w pierwszym utworzonym przez miasto Muzeum Przemysłowym. Dzisiaj część zbiorów tego muzeum, znacząca, jest w zupełnie innym miejscu, równie prestiżowym, równie pięknym gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności, notabene przecież wybudowanym, jak Państwo doskonale wiedzą, według projektu twórcy Muzeum Przemysłu Artystycznego, czyli profesora Juliana Zachariewicza. W
Fasada tego muzeum z monumentalną kopułą i napisem Galicyjska Kasa Oszczędności, tak pięknie odnowiona przez Ukraińców współcześnie, prowadzi nas do monumentalnych wnętrz tego muzeum, dzisiaj mieszczącego się w gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Ktokolwiek z Państwa nie był w tym muzeum, niech poczyni sobie solenną obietnicę, że jeśli tylko warunki na to pozwolą, pojedzie do Lwowa, wejdzie do gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności i zwiedzi to muzeum. Znajdzie tam bowiem mnóstwo fantastycznych obiektów zebranych przez naszych pradziadów i dziadów, przypominających te zbiory, jakie gromadziło miasto Lwów ostatniej ćwierci XIX stulecia i pierwszych 30 latach wieku XX. Oczywiście wielokrotnie wzbogacone poprzez liczne nabytki pochodzące z różnych bardzo źródeł w czasach późniejszych i tych sowieckich, ale i tych całkiem współczesnych ukraińskich. Tak czy inaczej, do wnętrza Galicyjskiej Kasy Oszczędności, by podziwiać fragmenty zbiorów dawnego Muzeum Przemysłu Artystycznego z przepięknymi obiektami na parterze, na piętrze i eksponowanymi podczas wystaw czasowych, koniecznie trzeba zobaczyć. A samo historyczne Muzeum Przemysłu Artystycznego od lat 90. mieści dzisiaj inną placówkę muzealną, Ukraińskie Muzeum Narodowe imienia Andrzeja Szeptyckiego. Proszę Państwa, zasiedzieliśmy się nieco w Muzeum Przemysłu Artystycznego, z którego losami silnie związana jest historia Galerii Miejskiej, ale o tej, jak wspomniałem, będzie mowa w ostatnim, czwartym odcinku tej prezentacji, a my już podążamy w kierunku Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, o którym również w polskiej Wikipedii, najpowszechniejszej, najłatwiejszej, najbardziej dostępnej, znajdą Państwo również trzy zdania, informacje o tym, gdzie się mieściła, w jakiej kamienicy, kiedy powstało to muzeum i wspominająca postaci dwóch wielkich muzealników i historyków związanych z tą placówką, a więc postać Łucji Harewiczowej i postać Aleksandra Czołowskiego. Tak na wszelki wypadek wszystko. Proszę Państwa, jak to jest możliwe, że nie ma chociażby kilkunastoakapitowego opisu zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Lwowa? Co by powiedział na to ten, który stał za jego utworzeniem? Wielka postać lwowskiej kultury, lwowskich archiwów i lwowskiego świata muzealnego. Historyk, antykwariusz, archiwista, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie, nie będę wymieniał wszystkich jego tytułów, zasług, w tym zasług dla lwowskich archiwów. Szczęśliwie jakiś czas temu na półkach księgarskich pojawiła się książka Iwony Zimy, Aleksander Czołowski, luminarz lwowskiej kultury. Bardzo serdecznie Państwu ją polecam. Ta popularna publikacja przybliża bowiem postać jednej z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o lwowskie, ale tym samym polskie muzealnictwo. Opisuje jego dokonania i w samym Lwowie,
i poza Lwowem, bo przypomnijmy, że to Aleksander Czołowski w latach I wojny światowej w Rosji, a potem po zakończeniu działań wojennych, był jedną z kluczowych postaci, jeśli chodzi o rewindykację bezcennych zbiorów polskich zagrabionych przez Rosjan. To przecież Aleksander Czołowski śledził losy polskiego dziedzictwa kulturowego, które zagrabili nam Szwedzi w czasie potopu i które do dzisiaj mogą Państwo podziwiać w szwedzkich zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Bardzo serdecznie odsyłam Państwa do tej książki Aleksander Czołowski, luminarz lwowskiej kultury. A my przypomnijmy, że łączył pasję organizatora lwowskich instytucji kulturalnych z pasją wybitnego historyka. Był autorem ogromnej liczby rozpraw naukowych, publikacji poświęconych zwłaszcza ziemi czerwieńskiej, Małopolsce Wschodniej. Do dzisiaj przecież wiele osób sięga do pięknej jego monografii Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, czy dziesiątków innych publikacji, które nam pozostawił. To z jego inicjatywy organizowali się polscy muzealnicy, którzy zaczęli organizować swoje ogólnopolskie zjazdy i których w 1937 roku Aleksander Czołowski gościł we Lwowie w ramach ogólnopolskiego zjazdu muzealników lwowskich. Jednym z bardzo pięknych, malutkich, niestety nie dysponuję w tej chwili skanem, więc spróbuję Państwu tylko pokazać do ekranu, obiektem z mojej prywatnej kolekcji kresowianów jest ta odznaka z barwach Lwowa, herb Lwowa, z grawerunkiem z tyłu, 13 zjazd Związku Muzeów w Polsce 1937 rok. No dobrze, proszę Państwa, o Aleksandrze Czołowskim muszą Państwo poczytać sobie dalej, bo nie ruszymy z tą prezentacją. Dodajmy, że część bezcennych zbiorów Aleksandra Czołowskiego i tych przekazanych muzeum, i tych, które znajdowały się w archiwach, mogą Państwo oglądać, badać, śledzić we Lwowie. Przypomnijmy, że jakiś czas temu ukazał się w serii wydawnictw poświęconych polonikom w lwowskich archiwach obszerny tom pod tytułem Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka, który w całości był poświęcony zbiorowi Aleksandra Czołowskiego. Zbiorowi, który obejmował niemal 4000 rękopisów, a wśród nich akta dotyczące miast, miasteczek i wsi galicyjskich od XVII do XIX wieku, inwentarzy gospodarczych, administracyjnych, opisów statystyczno-geograficznych, dóbr, dokumentów dotyczących instytucji kościelnych, obrządku łacińskiego i unickiego, zawierające także obszerne fragmenty archiwów znamienitych rodzin i rodów galicyjskich, małopolskich. Proszę Państwa, ten zespół w całości dzisiaj znajduje się w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka. Ale póki co Aleksander Czołowski stoi za inicjatywą utworzenia we Lwowie Muzeum Historycznego. Muzeum Historycznego, które powstaje jako drugie po Muzeum Przemysłu Artystycznego Muzeum Lwowskim. Muzeum, które przechodzi swoją historię w sposób niezwykle interesujący. Najpierw Czołowski gromadzi muzealia pod szyldem
Archiwum Miejskiego Lwowskiego, Archiwum Akt Dawnych Miasta Lwowa. Bo cała sprawa zaczyna się na początku lat 90. XIX stulecia, kiedy podczas posiedzenia Komisji Historyków we Lwowie w 1890 roku pojawia się idea powołania Muzeum Historycznego Miasta Lwowa. Wspierają tę ideę prezydenci miasta Lwowa, Edmund Mochnacki, wiceprezydent Zdzisław Marchwicki, ten, który był głównym odpowiedzialnym za przygotowanie powszechnej wystawy krajowej w 1894 roku. I tak dzięki staraniom Aleksandra Czołowskiego muzeum zostaje powołane w roku 1891. Początkowo mieści się w archiwum miejskim, gdzie wyodrębniono je z zbiorów archiwalnych. Potem jego zbiory zostaną przeniesione do kamienicy królewskiej, o której za chwilę będzie mowa, a którą mają Państwo na ekranie, słynnej kamienicy Sobieskiego w Rynku Lwowskim. By wreszcie w 1926 roku, po wielu latach starań, przenieść się do własnej siedziby, czarnej kamienicy, zakupionej przez miasto specjalnie po to, by w tym obiekcie pomieścić Muzeum Historyczne Miasta Lwowa. I tak to muzeum, które rodzi się z trudem, nie mając własnego obiektu, w połowie lat 20. dostaje jeden z najpiękniejszych obiektów architektonicznych na Rynku Lwowskim, słynną czarną kamienicę. Spróbujmy przekroczyć bramy czarnej kamienicy, tak jak przekraczali je zwiedzający w latach 30. Pewnie spotkaliby Państwo tutaj bez trudu jedną z najwybitniejszych polskich historyczek, dr Lucję Harewiczową, uczoną, działaczkę społeczną, docenta historii miast i kultury na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kustosza Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, autorkę wielu prac na temat historii grodu, ale także prekursorkę i propagatorkę badań nad historią kobiet, o czym nie chcą pamiętać dzisiejsze współczesne feministki, omijając postać Lucji Harewiczowej szerokim łukiem. A to przecież spod jej pióra wyszła ta znakomita monografia Kobieta w dawnej Polsce. Dodajmy, że Lucja Harewiczowa nie przeżyła tego, co zgotowali nam Niemcy w czasie II wojny światowej, bo osadzona na Pawiaku w lipcu 1943 roku, wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, zmarła tam na tyfus w grudniu 1943 roku. Ale w latach 30., pełniąc zaszczytną funkcję kustosza w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa, obdarzyła nas przewodnikiem po zbiorach, który bez trudu mogą Państwo sobie poczytać, bowiem zdigitalizowany, jest dostępny w internecie, tyle że ta wiedza jakoś nie może się przebić do wielkiej internetowej encyklopedii, jaką jest Wikipedia. A my spróbujmy przyjrzeć się obiektom zgromadzonym w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa. Kamienicy zbudowanej w 1589 roku znalazły pomieszczenie najcenniejsze, gromadzone z wielkim wysiłkiem po wspominanych przeze mnie na początku latach zaniedbań, najcenniejsze obiekty związane z historią miasta, tą mieszczańską, tą kupiecką, tą handlową w pierwszej kolejności. Formalnie zbiory muzeum w czarnej kamienicy zostały udostępnione mieszkańcom Lwowa 22 września 1929 roku.
To, co Państwo oglądają na ekranie, to klucze ceremonialne srebrne Lwowa z XVIII stulecia. Tutaj znajdował się ceremonialny miecz lwowski z 1577 roku, miecz katowski XVI-wieczny, berła srebrne Bractw Kupieckich i Literackiego z XVII wieku, portrety mieszczan lwowskich, królów polskich, lady cechowe, chorągwie cechów lwowskich z XVIII stulecia, ba, dzwon fundowany w 1588 roku przez Stanisława Żółkiewskiego, liczne militaria, a więc armaty, działka ze Spiżu zwane apostołkami, a ponadto arcybogate zbiory portretów mieszczan, rzeźby, rysunki, ryciny, fotografie, 300 historycznych planów Lwowa, insygnia municypalne, mundury, uzbrojenie milicji miejskiej i gwardii narodowej, zabytki drukarstwa, monety mennicy lwowskiej, medale, pieczęcie, pamiątki z okresu obrony Lwowa, detale architektoniczne w specjalnie urządzonym lapidarium, znaleziska archeologiczne z terenów miasta Lwowa. Proszę Państwa, to tutaj mogli Państwo podziwiać i częściowo nadal mogą podziwiać przepiękne wyroby rzemiosła artystycznego, tego, które było związane ze Lwowem lub które przez mieszkańców Lwowa w dawnych wiekach było używane. To tutaj znajdowała się imponująca galeria portretów mieszczan lwowskich. To tutaj znajdowały się wspaniałe rzeźby, tak jak ta XVII-wieczna rzeźba świętego Michała, patrona miasta Lwowa. To tutaj mogli Państwo znaleźć zabytki kultury orientalnej związane z orientalnymi mieszkańcami miasta Lwowa. Od na przykład tą historyczną księgę Koranu, na którą przysięgali kupcy mahometańscy we Lwowie w XVII stuleciu. To tutaj zgromadzono bardzo cenne obiekty służące lwowskim Żydom, takie jak puszki na wonności potrzebne do rytuału sobotniego, do obchodzenia szabasu, ale też wspaniałe srebrne chanukije, lampy zapalane na święto Chanuki. Proszę Państwa, kiedy w 1939 roku, w roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, wydawano regulamin Archiwum Akt Dawnych Biblioteki Archiwalnej i Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, podkreślano związek tych trzech miejskich instytucji, archiwum gromadzącego akty od XIII stulecia, bezcennej biblioteki archiwalnej i właśnie Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, które miało gromadzić zabytki ruchome i pamiątki historyczne związane bezpośrednio lub pośrednio z dziejami Lwowa. Dodajmy, że jednym z ciekawszych elementów tego muzeum było oddzielnie pomieszczone lapidarium, gdzie znajdowały się detale architektoniczne zabytkowych fragmentów i zburzonych budowli Lwowa i specjalnie urządzone pomieszczenie z dioramami historycznymi. Jedną Państwu już pokazywałem, to ten Lwów przed rokiem 1772 i drugą dioramę, Lwów teraźniejszy, pokazującą Lwów z XX stulecia. A to wszystko mieściło się od 1926 roku, z tym, że dostępne od roku 1929 w przejętej przez miasto czarnej kamienicy. Dodajmy, że zbiory Muzeum Historycznego zorganizowane były w czterech głównych działach. Pierwszy rekonstruował Lwów Staropolski do 1772 roku,
Potem był Lwów porozbiorowy do roku, przepraszam, w trzech działach, do roku 1918 i trzeci dział, który obrazował Lwów w Polsce odrodzony. W latach 30. powstało zaś osobny oddział, miał stanowić początek wyodrębniającego się powoli muzeum poświęconego obronie Lwowa w roku 1918. Gdybyśmy zatem poszli na spacer po muzeum w tamtej epoce, oglądalibyśmy salę zabytków cechowych z historycznymi sztandarami, kasami cechów kupieckich i bractw rzemieślniczych, wyrobami przemysłu artystycznego. Mogliby Państwo obejrzeć przepiękne widoki, ryciny, grafiki i plany historycznego Lwowa. Ba, proszę Państwa, w osobnej sali eksponowano pamiątki związane z Teatrem Lwowskim, bo przecież Lwów, dysponujący wspaniałym budynkiem Teatru Wielkiego, ale także działającymi licznymi innymi obiektami teatralnymi, z nieprawdopodobnie bogatym życiem teatralnym, doczekał się własnej ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa, pokazującej bogactwo życia teatralnego w Lwowie. Istotną część tego muzeum stanowiły też obiekty związane z wiekiem XX. W osobnych salach eksponowano pamiątki z okresu I wojny światowej, nazywanej wówczas Wielką Wojną, bo o drugiej jeszcze mowy nie było, a zwłaszcza pamiątki związane z obroną Lwowa w roku 1918. Jak wszystkie te instytucje i Muzeum Historyczne Miasta Lwowa miało swoją własną pieczęć i ex libris zaprojektowane przez znakomitego twórcę znaków książkowych lwowskich Rudolfa Mękickiego. To w tym muzeum mogli Państwo podziwiać imponujący tryptyk autorstwa znanego batalisty lwowskiego, słynnego malarza Batowskiego, który przedstawiał bój na Persenkówce stoczony w grudniu 1918 roku. Nie wiem, co stało się z tym tryptykiem, czy nadal znajduje się we Lwowie, czy w szale niszczenia większości pamiątek przypominających polsko-sowieckie czy polsko-ukraińskie walki został zniszczony. Gdyby chcieli Państwo obejrzeć coś, co przypomina ów lwowski tryptyk Batowskiego, muszą Państwo pojechać niedaleko od centrum Warszawy do Sulejówka, do Muzeum Józefa Piłsudskiego, by na wystawie stałej, która dzisiaj jest tam już otwarta, dostępna, więc można je zwiedzać, bardzo serdecznie Państwu polecam, zobaczą Państwo ten obraz, tu wiszący jeszcze w muzealnym magazynie, ale dzisiaj eksponowany na wystawie stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego. To najprawdopodobniej inna kopia obrazu Batowskiego, przedstawiająca nieco inaczej namalowany fragment tego tryptyku, w którym widać oddział dowodzony przez porucznika Mazanowskiego, który zresztą zginął na Persenkówce. Ten obraz zakupiony do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego mogą Państwo oglądać w Sulejówku. Co stało się lwowskim tryptykiem, muszą ustalić historycy sztuki badający losy lwowskich muzeów. Bo tak jak losy większości muzeów lwowskich, były one szczególnie dramatyczne w okresie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Mimo że Lwów nie ucierpiał i jego zbiory historyczne istotnie podczas działań wojennych ani roku 1939, ani w latach 40.,
to wielokrotne przemieszczenia, reorganizacje muzealne dokonały swego, a przede wszystkim usuwanie i niszczenie tych obiektów, które w sposób szczególny przeszkadzały nowym włodarzom Lwowa. Już w 1940 roku z premedytacją niszczono część zbiorów w Czarnej Kamienicy, resztę przenoszono do innych placówek. Ogromnie dużo, zwłaszcza tych, które przedstawiały wartość historyczną, materialną, artystyczną, zagrabili podczas II wojny światowej Niemcy, którzy od 1941 do 1944 roku grabili lwowskie muzea. Dodajmy, że praktycznie nic ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Lwowa nie zostało rewindykowane do Polski po II wojnie światowej. Dzisiaj także mieści się tutaj jako jeden z oddziałów oddział Muzeum Historycznego Lwowa Współczesnego. Tutaj mogą Państwo podziwiać część obiektów eksponowanych tutaj jeszcze za czasów, kiedy tworzył to muzeum Aleksander Czołowski i pracowała tutaj niestrudzona Lucja Charewiczowa. Znajdą tam Państwo także wiele nowych obiektów dotyczących już zupełnie innych wątków, innej historii. A ja nieodmiennie odsyłam do książki poświęconej twórcy tego muzeum Aleksandrowi Czołowskiemu, luminarzowi lwowskiej kultury. I to za jego sprawą przenosimy się w trzeciej części tej prezentacji do jeszcze jednego muzeum, Muzeum Narodowego imienia króla Jana III. Proszę Państwa, ta historia zaczyna się, no właśnie, kiedy zaczyna się ta historia? Jak pisał Rudolf Mękicki, autor przewodnika po Muzeum Narodowym imienia króla Jana III, ta historia zaczyna się bardzo dawno temu, ale teraz interesować będzie w roku 1640, kiedy to wspaniałą kamienicę w lwowskim rynku, słynną kamienicę korniaktowską, ojcowie jezuici, spadkobiercy, którzy po korniakcie przejęli tę kamienicę, sprzedali Janowi III Sobieskiemu. Sprzedali, oczywiście jeszcze wówczas nie Janowi III Sobieskiemu, ale Jakubowi Sobieskiemu, wojewodzie bełskiemu, ojca króla Jana. I która to kamienica aż do początku XVIII wieku pozostawała w ręku rodu Sobieskich. Sam Sobieski jako król, odziedziczywszy tę kamienicę po ojcu, odrestaurował ją starannie, upiększył posągami na attyce, urządził do swych potrzeb jako siedzibę w czasie częstych pobytów we Lwowie i od tego czasu słusznie zaczęła nosić nazwę kamienicy królewskiej. Dzisiaj na powrót we Lwowie używa się nazwy kamienica Korniakta. Nie mówi się o kamienicy królewskiej. Dla nas pozostanie ona zawsze kamienicą królewską, bowiem to tu Jan III Sobieski spędził najpiękniejsze dni swego pożycia z Marią Kazimierą. To w tej kamienicy przebywał ciężkie choroby. To tu dawał posłuchania, przyjmował hołdy, odbywał uroczystości rodzinne, spędzał święta, zapraszając na nie szlachtę i mieszczan. Stąd łaskami obdarzał miasto, zatwierdzał jego przywileje, czuwał nad bezpieczeństwem i rozwojem. Tu układał plany wojenne, odbywał narady, odbierał relacje, stąd wyruszał na wyprawy, a po trudach rycerskich szukał pierwszych chwil wytchnienia. Tu wreszcie za każdym pobytem rozstrzygały się najważniejsze sprawy państwa. Tak pięknie pisał o tym wspomniany już przeze mnie Rudolf Mękicki, autor przewodnika po tym muzeum. I to tutaj
rozgrywał się przecież szczególnie istotny akt w postaci zaprzysiężenia warunków tak zwanego pokoju grzymułtowskiego, mocą którego Polska odstępowała Moskwie ziemie zadnieprskie z Kijowem i Smoleńskiem. A potem kamienica przechodziła najpierw z rąk do rąk w gronie rodziny Sobieskich, potem pozostawała własnością Rzewuskich, w tym hetmana Stanisława Mateusza Rzewuskiego, potem była własnością hrabiego Aleksandra Chodkiewicza, potem księżnej Ponińskiej, potem Kaliksta Ponińskiego, potem przeszła na własność książąt lubomirskich, którzy sprzedali ją w 1908 roku gminie miasta Lwowa, zabierając stąd królewskie wyposażenie komnat, które trafiło do Żółkwi, część zabrali Rzewuscy. I gdy miasto Lwów przystępowało do urządzenia owej kamienicy, pamiątek o samym Sobieskim tej kamienicy już wiele nie było. Ale na tych kartkach pocztowych, wydanych we Lwowie w 1901, drugim, najpóźniej trzecim czy czwartym roku, na początku XX wieku, mogą Państwo oglądać wnętrza kamienicy królewskiej za czasów książąt lubomirskich, kiedy jeszcze znajdowały się tutaj pamiątki po królu Janie III Sobieskim i pamiątki po epoce, bo w tym obiekcie znajdowała się ogromna liczba pamiątek z XVII stulecia. Spójrzmy szybciutko na ten zbiór pamiątek. Proszę zapamiętać te motywy, bo będę chciał na końcu Państwu jeszcze coś pokazać. Oto pokój królowej Marysieńki. Oto sala radna z wspaniałymi arrasami, kilimami na ścianach. Oto pokój różowy, sala tronowa, której król przyjmował najdostojniejszych gości. Oto i salonik wypchany po brzegi zabytkami i przepiękna sala gobelinowa, której od gobelinów aż oczy bolą, można powiedzieć, i sala jadalna z wielkimi malowidłami i sala przyjęć. Ale jak powiedzieliśmy, znakomitą część pamiątek królewskich lubomirscy i rzewuscy zabrali z czarnej kamienicy, kiedy oddział Muzeum Historycznego urządzał Muzeum Narodowego, Narodowego imienia króla Jana III urządzał tutaj Czołowski. Od 1908 roku datuje się bowiem historia trzeciego Muzeum Miejskiego, Muzeum Narodowego imienia króla Jana III. Na wniosek Tadeusza Rutowskiego, wybitnej postaci lwowianina, prezydenta miasta, podjęto uchwałę o przeznaczeniu tej wspaniałej kamienicy królewskiej na Muzeum Narodowe imienia króla Jana III. A eksponaty, które udało się zgromadzić, rozmieszczono ostatecznie w 14 odrestaurowanych salach kamienicy. Od tej pory datuje się rozrost i przybytki do tego muzeum, do którego swoje kolekcje darowują najpierw obdarowująca Wawel wielka kolekcjonerka Helena Dąbczańska, ale także Włodzimierz Kozłowski. To tutaj trafia część zbiorów Bolesława Orzechowicza, który, przypomnijmy, przekazał je w depozyt, zaznaczając, że jeśli by w przyszłości Lwów nie należał do Polski, mają one zostać przewiezione do Zamku Królewskiego na Wawelu. To Muzeum Narodowe imienia Jana III Sobieskiego we Lwowie wzbogacało się o zbiory wspominanego już Aleksandra Czołowskiego, Drągowskiego, który przekazał tutaj broń z okresu powstania listopadowego i styczniowego,
wspominanego już Mękickiego, który obdarował muzeum zbiorem monet bitych we Lwowie w XVI i XVII wieku, czy Marii Szembek, która ofiarowała tutaj XVIII-wieczne militaria. To tutaj trafił odzyskany po traktacie ryskim ze Związku Radzieckiego fragment zbioru Józefa Smolińskiego, w tym fragment, który w całości został aktem notarialnym zapisanym w Petersburgu, zapisany w zupełną i jedyną własność narodowi polskiemu. A składały się na niego 92 obrazy Juliana Łukasiewicza, przedstawiające umundurowanie i uzbrojenie wojsk Królestwa Kongresowego, 400 sztuk ubioru i wyposażenia wojskowego. Muzeum Wojska Polskiego mogłoby pomarzyć o takim darze. Dodajmy, że w 1946 roku Józef Smoliński złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki o rewindykację ZSRR przekazanych depozytów, ale starania te oczywiście stały się nieskuteczne. Tymczasem zaglądamy do owego oddziału dzisiejszego Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, kiedyś Muzeum Narodowego imienia Króla Jana III, gdzie wspaniałe krużganki prowadzą nas do sal wystawowych. Do sal, gdzie zgromadzono piękne obiekty związane z epoką Jana III, bardzo liczne militaria, pamiątki historyczne, obrazy, portrety, rzeźby w ogromnej zresztą ilości. Także przedmioty przemysłu artystycznego. Oto bowiem Muzeum Narodowe we Lwowie, w pewnym sensie konkurując ze zbiorami Muzeum Przemysłu Artystycznego, mogło się także poszczycić efektownymi zbiorami przedmiotów sztuki użytkowej. Proszę Państwa, wszystkich zainteresowanych, odsyłam do tego znakomitego przewodnika, który w 1936 roku Rudolf Mękicki opracował, opisując także te działy późniejsze, informując precyzyjnie o pamiątkach z okresu powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego, które bardzo licznie były tutaj zgromadzone, o pamiątkach z XIX wieku, o pamiątkach z czasu walk o niepodległość czy z czasów obrony Lwowa, które dopełniły zbiory Muzeum Historycznego w dwudziestoleciu międzywojennym. My przypomnijmy jeszcze raz, że te piękne zbiory militariów i pamiątek z epoki króla Jana III Sobieskiego pozostają, te, które przetrwały zawieruchy dziejowe, te, które nie zostały zniszczone, te, których nie wywieźli w głąb Rosji Sowieci i które nie pojechały z Niemcami w głąb Niemiec, pozostają we Lwowie. I na wszelki wypadek, polski odbiorca, uczeń, student, czytelnik, także o zasobach tego muzeum z Wikipedii, największej encyklopedii dostępnej łatwo, nie dowie się. Dowie się tylko, że było takie muzeum i jego dyrektorem był Aleksander Czołowski. Proszę Państwa, dzisiaj warto pojechać do tego muzeum, dzisiaj warto obejrzeć te zbiory i zobaczyć, czym różnią się od tych zbiorów przedwojennych. Na ostatnich slajdach z tej dzisiejszej prezentacji chcę Państwu jeszcze pokazać kilka fragmentów współczesnego Muzeum Historycznego, dawnego Muzeum Jana III. O zbiorach, które weszły w skład tych muzeów, w zbiorach Łozińskiego, Orzechowicza i Brunickich, opowiem Państwu już za dwa tygodnie.
w ramach kolejnej prezentacji, by była jeszcze chwila na pytania i dyskusję. Dziękujemy bardzo, panie Tomaszu, za tą wyprawę do lwowskich kolejnych muzeów. Tak widzę, że czy panie Michale, czy mamy jakieś pytania do dzisiejszej prezentacji pana Tomasza? O dziwo, proszę państwa, nie ma dziś pytań. Wydaje się, że ta prezentacja wypełniła całą wiedzę. Nikt nie ma pytań. Tak, z tego co widziałem, to jest bardzo dużo komentarzy, z których wynika, że bardzo są słuchacze wdzięczni panu Tomaszowi za to, że przybliża tutaj te kwestie. Wiele osób też spoza granic Polski, ale jednocześnie też zwraca się uwagę, no co ja bym też właśnie tutaj zwrócił uwagę, panie Tomaszu, że w zasadzie Wikipedia nic straconego, ponieważ ona jest tworzona oddolnie. W związku z tym, a tu nawet taka propozycja padła tu jednego z słuchaczy, żeby poprosić Instytut Polonika i jego zespół o to, żeby podjął się fachowego uzupełnienia tych wpisów, bo przecież można to zrobić. Nie śmiem tutaj postulować, żeby pan Tomasz się tym zajął, no niemniej jednak oddolnie moglibyśmy wszyscy po trochu, ale jednak uzupełniać te wpisy i wtedy, no bo jednak rzeczywiście większość naukowców może zajmuje się zupełnie czymś innym, publikowaniem głównie tekstów i wykładami, natomiast o tej popularyzacji już nie myśli, a rzeczywiście ma pan tutaj dużo racji w tym, że no nawet my naukowcy często włączamy tą Wikipedię, nie mówiąc o tym, o młodzieży i innych osobach, którzy korzystają głównie czy tylko z tego źródła informacji i no rzeczywiście tam są śladowe informacje o tych kresowych korzeniach, ale no wydaje mi się, panie Tomaszu, że nic straconego, że można by chociaż podjąć się, czy postulować podjęcia się przez tą instytucję, jaką jest Instytut Polonika, no właśnie takiego najbardziej fachowego uzupełnienia tych najbardziej rażących luk tutaj w Wikipedii. Ja powiem szczerze, że z pewną premedytacją i celowo pokazałem państwu rozdziew pomiędzy tym, o czym wiedzą przecież muzealnicy, przynajmniej część polskich muzealników, o czym wiedzą przecież polscy historycy, a tym, co jest w łatwy, prosty, najbardziej powszechny sposób dostępne najszerszej grupie odbiorców. Zwracam na to uwagę, bo to są luki ogromne. Jeśli chcemy edukować polskie społeczeństwo w zakresie strat poniesionych przez Rzeczypospolitą w czasie II wojny światowej, ogromnych strat, jeśli chcemy edukować i wskazywać na miejsca, które warte są odwiedzenia, na muzea, gdzie przechowywane są bezcenne zbiory dla kultury polskiej, to nie da się tego zrobić bez takich popularnych narzędzi, no właśnie takich jak Wikipedia, z której korzystają przecież miliony odbiorców. Dodajmy, nie tylko przecież w języku polskim, bo warto byłoby pomyśleć o tym, by stosowne zapisy znalazły się podstawowych językach niemieckim, rosyjskim, angielskim czy francuskim. Mówię o tym dlatego, że to też wskazuje, jak ogromne są zaniedbania, jak ogromne wyzwania stojące nie tylko przecież przed Instytutem Narodowym, Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, który nie jest w stanie wypełnić wszystkich luk, jakie przez wiele dziesięcioleci narosły, bo chciałoby się zapytać, gdzie są środowiska muzealnicze, historyczne, które powinny przecież zwracać na to uwagę, by wiedza dostępna im była także dostępna szerokiej publiczności. A Wikipedia jest tylko jednym oczywiście z tych źródeł.
Bardzo cenne jest to, że część przynajmniej historycznych przewodników po tych muzeach mogą Państwo przeczytać w Polonie. No ale konia z rzędem temu, kto mi pokaże takich, którzy przebiją się przez 200 czy 300 stronicowy przewodnik Łucji Charowiczowej czy Rudolfa Mękickiego opisujący z detalami poszczególne sale, poszczególne gabloty, poszczególne obiekty zgromadzone w tych muzeach, zamiast przeczytania kilkunastostronicowego artykułu czy kilkunastoakapitowego materiału w Wikipedii. Ja nie podejmuję się tego zrobić, nie mam po temu stosownych kwalifikacji. Muszą to jednak robić osoby znające się na rzeczy, a tych jak mniemam w Polsce chyba nie brakuje. No właśnie myślę, że na przykład stworzone, mam nadzieję, że ono już niedługo sfinalizuje swoje etap tworzenia, bo wiem, że intensywne prace nad tym trwają w Muzeum Kresów, tak, w Lublinie, tak, dobrze mówię. To jest tak, że wyzwanie dla tej placówki, oczywiście. Tak, tak, i że jeśli będzie taka placówka, no to wtedy będzie to już jakby przybierało, mogło przybrać taki instytucjonalizowany, w pełni fachowy, profesjonalny, tak, profesjonalną postać. A ja a propos tego, o czym tu rozmawiamy, miałbym, panie Tomaszu, takie pytanie, jak dzisiaj funkcjonuje współpraca muzeów lwowskich z muzeami polskimi i z jednej i z drugiej strony, no bo chciałoby się rzec, że w tej chwili w czasach, powiedzmy to, dobrych stosunków polsko-ukraińskich, no też coraz większej, powiedzmy, diaspory, tak bym nazwał, ukraińskiej w Polsce, i też sprzyjającej temu jakby coraz większej otwartości obu narodów na siebie, no, że tak powiem, te część tych zaniedbań, część tych braków, o których tutaj pan mówi, no, czy bezpowrotnie przemieszczonych dzieł sztuki, utraconych dla Polski, dla Polaków, no mogłoby funkcjonować, być przybliżane w Polsce na zasadzie wystaw czasowych i w związku z tym chciałbym tutaj zapytać, na ile wiem, że tutaj pewnie nie do końca do pana jest to pytanie, ale na ile pan śledzi to ze swojego punktu widzenia, czy taka otwartość instytucji muzealnych, tych lwowskich, tych, które wywodzą się z tych, o których pan mówi, na współpracę z Polską, na użyczanie artefaktów i organizację wystaw istnieje w tej chwili. Jak pan to ocenia? Z drugiej strony, jak jest z drugiej strony, czy może nie brakuje tutaj chęci z polskiej strony? Jak pan ocenia w ostatnich latach taką współpracę w zakresie wystaw czasowych między ukraińskimi a polskimi muzeami? Proszę Państwa, to właściwie temat na odrębną prezentację, którą powinien poczynić ktoś z odpowiedniego Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy ktoś z Instytutu Poloniki, od chociażby pani dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiak, która ma w tej sprawie ogromną wiedzę i doświadczenie. Ja mogę tylko zwrócić uwagę na trzy aspekty. Zanim o tej współpracy przypomnijmy, że jeszcze przed współpracą w zakresie udostępniania pozostaje kwestia, o której wspominałem także podczas poprzedniego spotkania, a mianowicie złożonych w latach 90. przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i polskie władze wniosków rewindykacyjnych dotyczących tych części zbiorów muzealnych we Lwowie, które ze względu na ich charakter i ze względu na ich status przynależne są państwu i narodowi polskiemu, a nie mają charakteru zbiorów lokalnych, zbiorów lwowskich. Przypomnijmy, że dotyczyło to co najmniej kilku zasobów, w tym na przykład tego zasobu, o który upominał się wspominany już dyrektor Miller i jego następcy. Proszę Państwa,
dodajmy, że na początku, po zakończeniu II wojny światowej, nie wyobrażano sobie odbudowy powojennego polskiego muzealnictwa bez lwowskich zbiorów, widząc w nich szansę, tak jak pisał profesor Maciej Matwijów, na zrekompensowanie ogromnych strat poniesionych przez polskie muzealnictwo w czasie wojny, ale także jako szansę na repolonizację ziem zachodnich. Stąd pomysł, który wtedy się urodził, słynnego Muzeum Piastowskiego we Wrocławiu, zgłoszony przez przedwojennego dyrektora muzeów miejskich we Lwowie Karola Badeckiego. Dodajmy, że ostatecznie władze Ukrainy po bardzo silnych naciskach dyplomatycznych zdecydowały się przekazać w lipcu 1946 roku ze zbiorów muzeów lwowskich, a więc Galerii Obrazów, Lwowskiego Muzeum Historycznego i Muzeum Przemysłu Artystycznego, 301 obrazów, rysunków, akwarel, 10 rzeźb i około 195 sztuk pamiątek historycznych, przedmiotów przemysłu artystycznego, mebli, monet, fotografii i litografii, co stanowiło ułamek polskiego dorobku kulturowego przechowywanego w lwowskich muzeach. Szczęśliwie w ramach tej akcji przyjechała przecież do Wrocławia monumentalna panorama racławicka. To o tym będzie mowa jeszcze w późniejszej prezentacji. Dodajmy, że te zbiory trafiły wówczas do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, ale ogromna część, na przykład bogato reprezentowanych we Lwowie pamiątek z epoki króla Jana III Sobieskiego, czy pamiątek z powstań narodowych, które pozostały we Lwowie, pozostały tam na trwałe. Żaden z wniosków rewindykacyjnych do tej pory nie został rozpatrzony pozytywnie. A teraz jeśli chodzi o współpracę, ta współpraca układała się różnie w różnych momentach, układała się także różnie w zależności od tego, o jakim muzeum mówimy, bowiem w międzyczasie dochodziło do wielokrotnych reorganizacji tych muzeów. Dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę z trzema głównymi kompleksami muzealnymi, które są pokłosiem tych dawnych muzeów przedwojennych, a więc z wielką instytucją, która wyrosła na bazie Galerii Miejskiej i Galerii Obrazów, a która obejmuje dzisiaj liczne oddziały poza Lwowem, która jest, no, można powiedzieć, największą skarbnicą pamiątek historycznych, malarstwa i dzieł sztuki. Dzięki bardzo dobrej współpracy z nieżyjącym już dyrektorem Woźnickim, ale także znakomitej współpracy z jego następcą, współcześnie dyrektorującym muzeum tej galerii, Tarasem Woźniakiem, organizowane są właściwie na okrągło wystawy i pokazy ze zbiorów lwowskich, ale o tym będzie mowa jeszcze w tej czwartej prezentacji, która będzie dotyczyła galerii. Dużo gorzej jest, jeśli chodzi o zasoby Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego, które dzisiaj znajdują się w gestii jednego Muzeum Historycznego miasta Lwowa z kilkoma oddziałami, w tym obiema kamienicami w rynku. Tu bowiem i stopień ich udostępniania i upowszechniania, a także udokumentowania ich w zasobach lwowskich jest dużo skromniejszy. Znacznie lepsze są efekty współpracy z Muzeum Przemysłu Artystycznego, dawnym Muzeum Przemysłu Artystycznego, dzisiaj Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego, tym, które mieści się w galicyjskiej gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Pokazywałem Państwu te wspaniałe katalogi i albumy wydane pod auspicjami Ministerstwa Kultury. Pokazywałem też Państwu publikacje katalogowe, które towarzyszyły wystawom. To jest właściwie niekończący się pas wystaw, które trwają i miejmy nadzieję trwać będą, dlatego że ilość ważnych dla kultury polskiej obiektów muzealnych, które znajdują się w lwowskich zbiorach,
pozwala tak na dobrą sprawę na organizację dowolnej liczby takich wystaw. Wydaje się, że polskie muzea powinny w jeszcze większym stopniu korzystać z tych możliwości, mimo tego, że nie jest to współpraca całkowicie prosta, łatwa, jak każda współpraca międzynarodowa, a w dodatku współpraca obciążona licznymi zaszłościami historycznymi, takimi, jakie obciążają stosunki polsko-ukraińskie. To co pewien czas daje się nam we znaki. Ale warto podkreślić, że wiele polskich muzeów i tych znaczących w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i tych w mniejszych ośrodkach czy mniejszych muzeów regionalnych czy lokalnych gościło już wystawy ze zbiorów muzeów lwowskich. Miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, że służyć temu będzie zarówno działalność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomnijmy, że pozyskiwanie na wystawy czasowe zbiorów ze Lwowa oznacza całkiem pokaźne wydatki finansowe. Dodajmy także, że Polska jest zaangażowana i to w znaczący sposób w restaurację, renowację, rekonstrukcję i wszelkiego typu prace konserwatorskie, jeśli chodzi o obiekty wypożyczane na te wystawy ze Lwowa. Dotyczyło to w pierwszej mierze obiektów typu obrazy i malarskich, ale nie tylko. Więc mamy tutaj do czynienia z całym pasmem działań. Dlatego powiem brutalnie, złość mnie bierze, że o tym wszystkim w hasłach właściwych w Wikipedii polski odbiorca w popularnym, dostępnym źródle przeczytać nie może. Ani o tych zasobach przedwojennych, ani o wojennych losach i powojennych, ani o bieżącej współpracy. Panie Tomaszu, obiecuję, że nie zakończy się tylko na słowach. Spróbujemy coś w tym kierunku zrobić, bo myślę, że nie jest to takie trudne. Tylko trzeba właśnie w chęci i fachowej tutaj jakiejś troski nad tym. Powoli kończąc, chciałem mimo wszystko, panie Tomaszu, zakończyć pozytywnie. Właśnie niedawno przed tym spotkaniem przeczytałem informację, że dziś przed świeżo otwartym po przerwie Muzeum Narodowym w Warszawie utworzyła się wielka kolejka chcących zobaczyć mumię kota i inne tego typu wspaniałe okazy w nowej galerii sztuki starożytnej zaprojektowanej przez wspaniały sposób przez pana Mirosława Nizio, które długo na to czekaliśmy, ale to powoduje jednak optymizm i też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o muzea, no to w Polsce wybuchł ogromny entuzjazm, czego byłem świadkiem we wszystkich chyba polskich muzeach z powodu tej trochę zaskakującej, ale bardzo pozytywnej wiadomości, że muzea otwierają swoje podwoje i myślę, że w ten i w następny weekend, czego wszystkim muzealnikom życzę, no te muzea będą jednym z bardziej odwiedzanych miejsc publicznych, bo w końcu za dużo takich możliwości nie mamy. A żeby jeszcze coś pozytywnego powiedzieć, to zachęcam ponownie wszystkich, którzy nas jeszcze słuchają, ale wszyscy, którzy będą tą relację, nagranie oglądać później, na 10 lutego na godzinę 17, również tutaj na te łamy, na opowieść o tym, co akurat w sposób sensacyjny udało się, no nie powiem odzyskać, ponieważ to tak do końca nie jest, ale przynajmniej odnaleźć i poddać badaniom w Polsce, mianowicie mówię tutaj o raptularzu z podróży na wschód Juliusza Słowackiego, który to rapturaż był ewidentnie już definitywnie skazany na, że tak powiem, spalenie w powstaniu warszawskim, bo tak w Warszawie, bo tak taka wiedza nasza była, a parę lat temu zupełnie niespodziewanie na ślady tego rapturaża, czy na jego
na cały ten reptularz natrafił profesor Henryk Bębocki w jednym z archiwów w Moskwie. Także o tym powiemy, a także o innych wątkach związanych z podróżą Słowackiego na wschód powiemy właśnie 10 lutego, goszcząc wspaniałego gościa, czyli pana profesora Henryka Głąbockiego i panią profesor Ewę Grzędę. A na następne spotkanie z panem Tomaszem zapraszam za 2 tygodnie, dokładnie 16 lutego, kiedy usłyszymy o mniej znanych, czy już zupełnie nieznanych obecnie muzeach, a wspaniałych wcześniej muzeach, takich jak Muzeum Kobiet, tak jak pan zapowiadał, oraz Muzeum Żydowskim. Muzeach, które były w stadium tworzenia. Tak. Na tę opowieść o muzeach, o których bardzo mało mówi się, pisze i mało w sumie wiadomo, ale także o tych wielkich kolekcjach, które tuż przed wybuchem II wojny światowej zasiliły wspomniane zbiory Muzeum Historycznego, Narodowego i Galerii Miejskiej. Zapraszamy państwa 16 lutego o godzinie 17. Jeśli bardzo można serdecznie jeszcze wtrącić, panie profesorze, eksponaty Muzeum Jana Sobieskiego opisane są w języku ukraińskim i angielskim. Nie ma tam opisów w języku polskim. To jest jedna sprawa. Następnie, jeśli chodzi o Wikipedię, każdy może redagować pod warunkiem, że będzie stosował się do zasad. Jednym ze słuchaczy naszych był redaktor z Wikipedii. On to potwierdził. Każdy może napisać pod warunkiem, że zgodnie z zasadami Wikipedii, które są trudne, ale jeżeli się je pozna, to można to robić. I teraz jeszcze pan Ryszard Marcinczak napisał. W 1919 roku we Lwowie powstało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W Warszawie siedziba była w pałacu barona Leopolda Kronenberga. A gdzie znajdowała się siedziba we Lwowie? Nie potrafię powiedzieć. To jeden z niewielu, to zostaje jako pytanie niewyjaśnione. Nie opowie. Tak, ale bardzo się cieszę z tego, że proszę bardzo, w ciągu jednego tego spotkania mamy już, że tak powiem, zalążek pewnej inicjatywy, w którą rzeczywiście każdy z nas może się włączyć i zachęcam, wiem, że słuchają nas członkowie wielu towarzystw miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i wielu innych kresowych stowarzyszeń, także wszystkich państwa rzeczywiście zachęcam do, a ja obiecuję jakoś w jakiś sposób też w tym pomagać, no żeby jednak tą oddolną naszą inicjatywę tutaj podjąć, żeby już za rok czy za dwa pan Tomasz nie miał powodu do tak gorzkich wolałbym refleksji. Żeby nie trwało to roku czy dwóch lat, bo każdy rok to są stracone pokolenia Polaków, którzy się o tym nie dowiadują. No obiecuję pana w to również wciągnąć, panie Tomaszu. Dobrze, jeśli nie mamy więcej pytań, to bardzo serdecznie też dziękuję panu Michałowi Kostakowskiemu za udostępnienie nam tych łam tutaj. Mam nadzieję, że przełknie jeszcze jedno czwarte spotkanie o muzeach lwowskich. Termin już myślę uzgodnimy na marzec. No a przede wszystkim panie Tomaszu bardzo serdecznie dziękuję i no, zapala się coraz więcej zielonych światełek, które powodują, że z nadzieją spoglądamy na moment, w którym pana Tomasza zobaczymy już nie tyle na żywo, tylko no już fizycznie na swoim tournée objazdów z prezentacjami po całej Polsce. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i zapraszam do kolejnych naszych relacji, dyskusji online na portalu YouTube Blog Pressu. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia.